Halo, halo, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, perspektywa troszeczkę się zmieniła, ale to jest dlatego, że nagrywam długo wyczekiwane QA, czyli odpowiadamy sobie dzisiaj na pytania zadane przez Was. Ogólnie jest to troszeczkę inny filmik, jak zwykle, bo zwykle dawałem jakąś muzykę w tle. Albo jakiś gameplay, albo się pokazywałem i muzykę w tle z jakichś gier, czy tam różnych dupereli, wiadomo o co chodzi. Jeżeli chcecie, to sobie wpiszcie Q&A, -e, to zobaczycie multum filmików, jeżeli chodzi o to. Natomiast dzisiaj troszeczkę zrobimy inną wersję tego Q&A. I będzie to wersja na zasadzie takiej, że widzicie tylko moją twarz, ewentualnie tu będą gdzieś komentarze za niedługo się pojawiać. Bez żadnej muzyki, bez cięć, bez niczego, po prostu widzicie mnie na surowo, który będzie wam odpowiadał na y, pytania. Tak więc dlaczego bez muzyki? No, dlatego że stwierdziłem, że, nie, że po prostu nie będę dawał muzyki z tego względu. Dlatego. Bo i tak wy jakby możecie nie lubić muzyki, której, y, którą, którą daję. Jako te darmowe muzyczki tam, czy to Kevina McLeoda czy ogólnie. Tak więc postanowiłem, że po prostu wy sobie dacie tam w tle jakąś muzykę, w trakcie kiedy ja będę odpowiadał na wasze pytania. Jak chcecie, możecie mi tam, nie wiem, dawać w klimaty Rocka czy tam Disco Polo do wyboru do koloru. I ten filmik jak najbardziej w tle możecie sobie puścić, gdyż będzie on dosyć długi. Dobra, ja już zamykam mordę, napiję się wody jeszcze szybko, i możemy przechodzić do odpowiadania na pytania. Tak więc pytanie jest troszeczkę i co mnie oczywiście bardzo cieszy, więc odpalamy podgląd i jedziemy z koksem. 50 komentarzy, w ogóle filmik został wrzucony 27 września, jakby, czyli można by powiedzieć, że miesiąc temu i dwa dni. I co, lecimy sobie z koksem. Mamy tutaj użytkownika Pitras. Zadałeś 5 pytań. Zaczynamy. Czy to prawda, że tak naprawdę zakol to potajemnie powstaniec narodowo-zyskowy? Dokładnie tak, przejrzałeś mnie w ogóle, kurde. No nie wiem, jak Ty na to wpadłeś, Pitras. Nie wiem, co ci do Twojego łba strzeliło, ale naprawdę, no nie wiem, jak Ty na to wpadłeś. No przejrzałeś mnie, no kurde, no przejrzałeś też za kola. Dobrze się z tym czujesz, dobrze ci z tym. <gry> Kiedy zagrasz totalno-porażkowe gry? Odpowiedź Pitras wraz ze dramaturgach tylko potrzebuje czasu. Eee... OK, czyli kiedy zagram w totalno porożkowe gry? Zobaczymy, na razie jest jeszcze na to czas, tak mi się wydaje, na razie mamy o czym nagrywać materiały, tak więc jeżeli trzeba będzie, to zagra się również i w te gry. Czy pomidor to owoc czy warzywo? No oczywiście, że owoc, no co ty kurde, byłeś w podstawówce? Przecież w podstawówce uczyli tego, że pomidor to jest owoc, ja nie rozumiem w ogóle, jak można myśleć, że pomidor to jest warzywo? Od kiedy? Tępy jesteś? <laughs> Myślisz, że dostaniesz kiedyś swoje 5 kasubów? Znaczy, swoje no. To bardzo śmiesznie brzmi ogólnie, ale. Czy kiedyś dobiję do 5 kasubów? Podejrzewam, że prędzej czy później dobiję, ale. Będzie to dosyć taka długa droga, ale mi się obecnie nie śpieszy. Co ma być, to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Fajnie byłoby, jakby do końca roku się udało 3000 subów wbić, ale. Co ma być, to będzie? Wydaje mi się, że prędzej wbije 5000 subów niż Gimper 2 miliony. To jest bardziej niż pewne. Zagraj raz jakiś horror, panie szczodry. No, za dwa dni będzie Until Dawn ogrywane, panie Pitras, Tak więc oto, to, ty się martwić nie musisz generalnie. Tak więc Until Dawn z PS4 będzie ogrywane. Zobaczmy, czy coś tutaj było dodawane. A dobra. Czyli tutaj już nic więcej nie jest dodane. Pozdrawiam Cię, pitra 126P, bardzo serdecznie. Pawelko, w jaki sposób nagrywasz ekran PS3 lub robisz z niej live? Za pomocą Avermedi Live Gamer Portable jest to przechwytywarka, która pozwoli mi przechwytywać obraz z konsoli na komputerze, i dzięki temu mogę za pomocą programu Avermedi Przechwycić sobie w okno OBS-a i w ten oto sposób gram sobie na konsoli, ale Wy to widzicie tak jakbym grał to na komputerze. Tak więc taka oto ciekawostka. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. Dziękuję Ci Pawelko za to pytanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Eee, dobra. Hamski demonek. Gdzie pracujesz? Pracuję w Rossmanie, na dostawach. Generalnie robię sobie dostawy. Wykładam towar na dziale chemia, czyli wykładam takie wanisze, e, zwierzaki, czyli chociażby, nie wiem, kit kitikety, czy inne tego typu karmy. No generalnie jest to praca dosyć ciężka, jest to praca e, dosyć ciekawa z jednej strony, ale... Wiąże się to z różnymi, że tak powiem, e, różnymi konsekwencjami, jak na przykład to, że często zmęczony jestem po robocie, dlatego że czasami, jak idę na 8 godzin i przez 8 godzin wykładam towar i te ciężkie, można by powiedzieć, kartony z tymi waniszami i różnymi tego typu rzeczami, no to jednak przy tym człowiek może się zmęczyć, gdyż jest to jakby natłok ciężaru, czyż nie? I ogólnie troszeczkę czasami jest stresująca sytuacja, bo jednak zależy ci na tym, żebyś wypadł jak najlepiej, żebyś ogólnie rozłożył to wszystko w te 8 godzin, albo czasami nawet i 5 albo 6 godzin. Tak więc, no, zależy ci, żeby się oczywiście pokazać z jak najlepszej strony, dlatego często jest tak zwana presja na mnie, że tak powiem, wystawiana. I wiem, że to teraz wygląda tak, że sobie pół twarzy zasłonię, więc ja może trochę to zmniejszę. To tak trochę śmiesznie wygląda, nie powiem, że nie. najwyżej wy będziecie mieli ten, no, ale chciałem, żeby to też ogólnie było widoczne, tak więc dobra. E jakie masz wykształcenie tytuł? Technik e organizacji reklamy. Tak, te technik organizacji reklamy. Ukończyłem technikum e numer 4 na profilu reklama. Jeżeli zasatysfakcjonujecie ta odpowiedź, to fajnie. Najciekawsza historia z gimnazjum technikum. Z gimnazjum to nawet opowiadałem w odcinku pomloga, Tak więc mogę co jedynie podlinkować. Jeżeli chodzi o technikum, no to niejednokrotnie na live'ach wam opowiadałem, jak na przykład dwóch takich było łebków w naszej klasie: Adrian i Artur. Oni bardzo lubili, że tak powiem, sobie nawzajem dokuczać. <laughs> Bo widać, że to tacy kumple przyjaciele. No w każdym razie sprawa wyglądała tak, że bardzo często. Były sytuacje takie, że na przykład na jednej lekcji rzucali się oni jabłkami, ponieważ u nas w szkole można było na przerwie długiej pójść po jabłka, i normalnie one były za darmo, nie trzeba było nic kupować, nie trzeba było wydawać kasy, po prostu podchodziłeś, zabierałeś jabłko i tyle. No i oni się rzucali tymi jabłkami w sali komputerowej, no i jedno jabłko trafiło w monitor, no i się rozpryskało. Na szczęście monitor był cały ale się rozpryskało, przez co monitor był uwalony w sumie u góry tam od yy, soku z jabłka. No albo na przykład było zadanie, gdzie trzeba było wymyślić jakieś motto, no i Adrian do Artura wymyślił motto Artur ma małego, ale mocnego, bo motto było mały, ale. No to Adrian, że tak powiem, wymyślił Artur ma małego, ale mocnego. <laughs> Taka śmieszna historia, że tak powiem, z techników. Jeżeli kogoś oczywiście, komuś się, że tak powiem, gęba ucieszyła, co sądzisz o GBA, Cezary Bajor? I w ogóle dziękuję Hamski Demonek za trzy pytanka. Co sądzę o Game Boy Advance? Fajna konsolka. Jest trochę gierek z tej konsolki, które mnie interesuje, które oczywiście nagrałem i nagrać się zamierzam. Ale tak to ogólnie jest całkiem w porządku. Nie mam jakby jakiegoś negatywnego zdania. Mało jakby grałem na Game Boyu, bo jest mało też tytułów, które mnie interesuje. Ale jako tako konsolka handheld jak najbardziej w porządku. Dobra, dziękuję Cezary Bajor za pytanka. Idziemy dalej. Uzerlo. pytania. Co sądzisz o ekipie? Jakie jest Twoje marzenie? Masz grę, której nienawidzisz? Co sądzę o ekipie? Ekipa Freeza, no, no co mogę sądzić? Swego czasu oglądałem, później przestałem trochę oglądać. Głównie przez dramy, jakie u nich tam wychodzą, i nie, nie, no, może to zabrzmić jakbym był chorągiewą, która, o, widzi, że Sylwester Wardenga, czy ktokolwiek tam nagrał film o ekipie, znaczy, no dobra, głównie Sylwester Wardenga, to zaraz lecę tam, bo wiatr, wiecie, wszyscy idą za Wardęgą, no to ja też. Po prostu można by powiedzieć, że kiedyś ekipa, zanim powychodziły te różne krzywe akcje, to. Jakoś przyjemniej się ich oglądało. A od dłuższego czasu mi się, przynajmniej ich filmy, dosyć ciężko ogląda. Widziałem, że tam Fris jakiś nowy projekt zrobił, ale jeszcze tam nie śledziłem tego. No głównie przez, jakby to można powiedzieć, tę sztuczność wersów. To tak trochę mi się ciężko to ogląda, bo czasami po prostu jej znieść nie mogę. Nie mam nic oczywiście do niej, bo nie jest, w mojej opinii, inwazyjna. Bym bardziej powiedział, że jest po prostu głupia trochę, ale. Nie powiedziałbym, że jest inwazyjna. Po prostu jest mega sztuczna i ciężko mi się, jakby sztucznych ludzi ogląda, jeżeli ma być szczery. Po prostu ciężko jest mi się przekonać, ale koniec końców, kurde no, czemu mi tak myszka zjeżdża? Koniec końców, nic nie mam do ekipy. Mniej oglądam na pewno niż kiedyś. Tyle mogę powiedzieć. Jakie jest moje największe marzenie? Założyć rodzinę, ehm, rozwinąć się w tym, co robię, czyli na YouTubie, fajnie byłoby kiedy. Wtedy, kiedy moja pasja kiedyś stałaby się nawet w jakimś stopniu e, źródłem mojego dochodu. Bardzo fajnie by to było, nie powiem, że nie. No ale mieć ogólnie, założyć szczęśliwą rodzinę. To jest moje największe marzenie i być zdrowym przede wszystkim, ponieważ w dzisiejszych czasach zdrowie to jest jakby najważniejsze. Nie to, że kiedyś nie było ważne, no ale teraz jest najważniejsze. Tyle mogę od ciebie powiedzieć. Masz grę, której nienawidzisz. Nie mogę powiedzieć, że mam grę, której nienawidzę, mogę powiedzieć, że są gry, za którymi nie przepadam. A jest takich gier sporo i ciężko bym tutaj był w stanie ci wymienić, bo naprawdę jest sporo gier, za którymi nie przepadam. No ale jeżeli miałbym tak już bardzo, naprawdę bardzo, bardzo iść za ciosem, to troszeczkę po części średnio przepadam za Kingsleim Adventure. Jest to gra, którą ostatnio nagrywałem na liveach, w sensie ogrywałem na liveach jako seria. I nie jest to może krab, ale tak jak to powiedziałem wczoraj na live, który w ogóle był wczoraj ostatnim liveem King Slayer, jeżeli ktoś nie widział, to polecam sobie nadrobić. Jest czwarty zapis tego streama jako ostatni. Jest to dosyć ambitna gierka z fajnym soundtrackiem i z fajnymi nawet poziomami, fajnie ogólnie wyglądającą nawet grafiką. I z ciekawą dosyć fabułą, ale jednak to jest gra na zasadzie fajnie było nigdy więcej. Czyli po prostu jedno takie jednorazowe zagranie i tyle. Fajnie było nigdy więcej. O, to jest motto, które będzie dosyć często mi tutaj towarzyszyło, jeżeli chodzi o e, niektóre gry i niektóre wydarzenia. Dobra, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Chudzero, dzięki za pytania, lecimy dalej. Mamy od Sorbeta pytanie i tu już mamy 10 pytań, tak więc będziemy mogli się trochę bardziej wykazać niż. Znaczy, nie to, żebym się wcześniej w poprzednich tutaj pytaniach nie wykazał, bo tu jednak troszeczkę się nagadałem, ale tutaj jeszcze, jeszcze więcej będzie gadania. Tak więc zobaczmy, co Sorbet napisał. Moje pytania. Czy znasz Undertale? Dobra, to głupie pytanie, każdy zna tę grę. Więc czy lubisz Undertale? Znam Undertale. Nie mam nic do Undertale, ale. Jest to gierka, która uważam, że jest sporo ograna już na polskim YouTubie i jeżeli pytasz się mnie o ogrania Undertale na kanale, no to moja odpowiedź brzmi, że raczej nie. Kiedyś miałem faktycznie plany na ogranie Undertale i to było w 2017 roku, bo nawet game over z tego wrzuciłem, ale raczej ogrywać nie chcę. Po prostu Uważam, że jest to gierka, która jest ograna przez wszystkich. Ja bym w zasadzie swoim let's playem czy live'em nie wniósł nic innego, tylko bym pra praktycznie powtarzał wszystko, co inni już yy, opowiadali lub mówili w swoich let's playach czy tam live'ach z Undertale. Tak więc, fajna gierka, dosyć. Aczkolwiek uważam, że zdobyła ona dosyć dziwny fandom, bo niektórzy tę grę uważają lub uznają za coś, co jest jakimś zmartwychwstaniem. W gatunku RPG, co jest dla mnie oczywiście trochę głównoprawdą, bo rozumiem lubić grę, ale wywyższanie tej gierki nad innymi grami jest dosyć taką średnią rzeczą, muszę przyznać. I średnio mi się to podoba i to bardzo mocno odpycha innych od takiego fandomu. Może nie mnie, ale mówię tutaj bardziej o innych, tak więc no jest to dosyć słaba sprawa, w mojej opinii. Gierka fajna, fandom do dupy, w mojej opinii. Wiadomo, nie wszyscy. Ale spora część osób tutaj, w mojej opinii, jest dosyć takimi czarnymi owcami tego fandomu, i przez te czarne owce fandom Undertale'a bardzo mocno cierpi. Idziemy dalej. Czy nudzi ci się totalna porażka? Mi nudzi i to bardzo. Szczerze? Nie. Czuję czasami trochę zmęczenie w totalną porażką, ale to głównie dlatego, że z totalną porażką jest jeden zasadniczy problem. Problem, który nazywa się zbyt duży hype. Jakby fajnie, że nowy sezon ma wyjść. Ja i raczej każdy się cieszy z tego powodu, że fajnie, że totalna porażka będzie wracała do łask. Tylko nie lubię bardzo takiego hypowania sztucznego na zasadzie, że coś jest niby powiedziane, ale jednak nie pokażemy tego. Teraz niedawno wyszła ta informacja, że oni dopiero tam e, odcinek jakiś skończyli pierwszy. Znaczy to, to o czym jakby wspominałem w podcaście z zakolakiem na totalnych dramaturgach. Tak więc nie lubię trochę sztucznego hypu. Wolałbym, żeby na bieżąco informowali nas o tym, co się dzieje, bo wydaje mi się czasami, że po prostu twórcy z nami z nas sobie po prostu robią jaja, ale to jest takie moje dosyć osobiste zdanie, jeżeli chodzi o to. Nie znudziłem się póki co ale nie ukrywam, że przyjdzie taki moment, że pewnie zanim sezon wyjdzie, na jakiś czas sobie pewnie zrobię przerwę. Na razie mamy o czym rozmawiać tam na dramaturgach, mamy o czym nagrywać, tak więc o to nie muszę się oczywiście martwić. Czy Twoim zdaniem moje shipy są dziwne? Alejandro i Jasmine, Scott i Gwen. Nie, czemu? Pff, nie ja omawiam shipy na kanale, tylko Zakol. Tak więc to Zakol powinien tutaj ci odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem, że to pytanie do mnie skierowałeś, ale. Ja nie uważam, że to są dziwne shipy. Ja w sumie mam bekę z tych odcinków na w sensie interesujące shipy. L śmiesznie mi się to ogląda, jak Zakol to analizuje. Czasami cierpi przez niebywałe, że tak powiem, męczarnie. W sensie Zakol przechodzi przez niebywałe męczarnie. Kurde, ale mi się język plącze. Widzicie, kurde, trzeba aż wodą popić, bo kurde, no nie mogę. Tak więc mówię, nie denerwuje mnie to, wręcz przeciwnie, mam totalną bekę. Bo nie ja omawiam te shipy, tylko Zakol, Tak więc. <laughs> Ojoj, że tak powiem, współczuję. Czwarte pytanie. Gdybyś mógł, co byś mógł naprawić w Szonie z totalnej porażki wyspy Pakitew? Gdybyś mógł, co byś mógł naprawić w Szonie? Co bym mógł naprawić w Szonie? Kurczę nie wiem. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie ze względu na to, że wydaje mi się, że on jest idealną dosyć postacią, idealnie napisaną. Może co jedynie jego za bardzo przesadna e, obawa przed tymi całymi zombie, no to to faktycznie bym może trochę zmienił. Ale tak nie wiem, czy bym szczerze był w stanie coś zmienić, bo wydaje mi się, że koleś jest spoko z charakteru. Nie jest jakiś super mocno inwazyjny, tak więc... Ciężko mi szczerze jest na to pytanie odpowiedzieć. No może mówię, co jedynie... Te obawy przed zombiakami, tą fobię z zombiakową, ale... Tak, to nie wiem czy cokolwiek bym zmieniał w Shonie. Wydaje mi się, że jest idealnie napisaną postacią, ale... Mi się może wiele rzeczy wydawać, a w rzeczywistość, rzeczywistość może być zupełnie inna. Tak więc, to chyba bym jedynie zmienił w Shonie, nic więcej. Oglądałeś polski YouTube Iceberg? Oglądałem, bardzo fajny materiał, jeżeli chodzi o polski YouTube Iceberg. Przyjemnie mi się bardzo to oglądało, była to godzina której nie żałuję, mogę powiedzieć. Naprawdę mega nie żałuję. Uważam, że jest to coś, co warto było obejrzeć i warto jest oglądać dla samej ogólnie ciekawości. Tak więc nie żałuję, bardzo fajna sprawa. Bardzo fajnie mi się to oglądało. Kurde, ale ja się powtarzam. Idźmy dalej. Ziemniak czy kartofel? A jest jakaś zasadnicza różnica między jednym a drugim. Zawsze mi się wydawało, że ziemniak i kartofel to jest jedno i to samo. No ale ziemniak, no bo z przyzwyczajenia ziemniaki je ma, nie kartofle. Tak więc i ziemniak zdecydowanie. Najgorsze prawdziwe kanoniczne shipy z totalnej porażki. Gwen i Duncan. No, zdecydowanie Gwen i Duncan. To jest taki ship, który do w ogóle nie pasuje, jeżeli chodzi o totalną porażkę. Dlatego że. Oni z charakteru w ogóle są zupełnie inni. No Duncan to jest taki kryminalista, który zawsze był cwaniaczkiem. Gwen niby z jednej strony też taka trochę cwana była, ale z drugiej strony było widać, że ona była bardzo taka aspołeczna. Na początku, przynajmniej w pierwszych odcinkach, później wiadomo zdobyła kontakty z innymi. Później wiadomo relacja Courtney-Gwen. Ale jeżeli chodzi o taki właśnie... Najgorszy prawdziwy ship, no to Gwen i Duncan. To zdecydowanie było coś, co nie powinno się w zasadzie nigdy wydarzyć, bo sprowadziło to większe w mojej opinii straty niż korzyści. Ale to mówię, ja się tutaj bardzo za siebie wypowiadam, tak więc jeżeli ktoś uważa, że ship Duncan i Gwen jest fajnym shipem, no to jakby ja nie mogę tutaj tej osobie powiedzieć, że nie wiem, że pierdzieli Farmazony, bo to jest jej sprawa, no nie. W mojej opinii Ship Duncan i Gwen nie powinien się nigdy wydarzyć, ale to jest tylko moje zdanie. To tak na marginesie. Czy zwróciłeś uwagę, że mam dziwne pytania? Nie, wydaje mi się, że masz normalne pytania. Dziwne pytania byłoby, gdybyś się mnie pytał o długość mojego przyrodzenia na przykład. Albo nie wiem, czy chrapię w trakcie spania. No to, to byłyby naprawdę dziwne pytania, ale tutaj proszę Cię, Ty chyba dziwnych pytań nie widziałeś. Czy pan Kokos jest najpotężniejszą postacią z totalnej porażki? Moim zdaniem tak. No, w sumie pan Kokos to jest, kurde, pan Kokos, kurde. No, z panem kokosem się nie zadziera. No ile razy on się przecież pojawił w totalnej porażce? Też trzeba na to spojrzeć, no nie? On się pojawił przecież w pierwszym sezonie i później były jakieś wzmianki o nim, kurczę. To jest zawodnik z krwi i kości, który powinien w ogóle dostać się do finału i powinien tych wszystkich dzieciaków zagryźć na śmierć, tak więc... E tak, uważam, że pan Kokos jest najpotężniejszą postacią. <noise> Lubię se śmieszkować z pana Kokoska. Kiedy QA na kanale, totalnie dermatudzy. W sensie na ile subów albo za jakiś czas? Myślę, że na 1000 subskrypcji zrobimy sobie kolejne QA. Tak, myślę, że byłoby całkiem w porządku i byłoby to całkiem. Ee, nie wiem. Hmm, nie wiem, jak to ująć słowa. To byłoby całkiem. Ciekawe i całkiem prawdopodobne, że by to się pojawiło na 1000 subskrypcji. Tak więc myślę, że raczej wspólnie się z tym zgodzimy, że to raczej byłoby jak najbardziej spoko. Dobra. Tak więc dziękuję Ci panie Sorbet za pytanka. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Przyjemnie mi się odpowiadało na te pytania. Jedziemy dalej z koksem. Lecimy teraz z Szymelkiem. Czy planujesz kupić PlayStation 5? Odpowiem krótko, dlatego że to jest jedne pytanie. Planuję kupić PlayStation 5. Ale to dopiero w przyszłości. Na razie w mojej opinii nie chcę wydawać kasy na PS5. Bo mam inne wydatki na razie na głowie. I inne pomysły na rzeczy, które, na które chcę zainwestować. Czy to prywatnie, czy to youtubowo. Tak więc obecnie PS5 mi się nie widzi. Bo bym kupił ją tylko i wyłącznie dla Ratchata i klankę, Bo póki co nic mnie nie innego nie interesuje na PS5. -kę. Może co jedynie bym kiedyś ograł Spidermana z PS5. Ale tak to... Jedyna gra to jest Ratchet i klank, a nie uważam, że nie opłaca się kupować konsoli dla jednej gry. Tak, to chciałem powiedzieć. Musiałem chwilę się zastanowić. Dzięki ciszy, Melk, za pytania. Pozdrawiam serdecznie. I idziemy na pytanie od Gamer i YouTube.pl. Od kiedy zacząłeś grać w Minecraft? W Minecrafta zacząłem grać w gimnazjum, chociaż już o grze słyszałem w podstawówce. Ale chyba tam raz zagrałem i mi się ona nie spodobała. Później poznałem takiego mojego dobrego kumpla Maćka, z którym już w sumie kontaktu nie mam, tak więc niedobrego kumpla Maćka. Yy, I mogę tylko tyle od siebie powiedzieć, że wciągnął mnie w klockowy świat Minecrafta. I pamiętam, że w pierwszej gimnazjum bardzo mocno graliśmy w Minecrafty. To tak naprawdę godzinami graliśmy do takiego stopnia, że ja już... Yy, Pewnym momencie, jak kiedyś ogrywałem mocno klasyki z PS1, zanim założyłem kanał na YouTubie, tak potem od klasyków PS1 czy PS2 się, że tak powiem, lekko mówiąc, odciąłem i skupiłem się stricte na Minecrafcie. Tak więc Minecraft mnie pochłonął i to na kilka dobrych godzin i po dziś dzień gram. Tylko może już nie tak intensywnie jak kiedyś, ale gram i to chyba się liczy. Jaki jest powód, że zacząłeś nagrywać na YouTubie? Zawsze chciałem jakby spróbować się w tym. Lubiłem oglądać ludzi nagrywających gry, czy ogólnie nagrywać na YouTubie. I zawsze sobie tak mówiłem, kurczę, no fajnie byłoby kiedyś samemu tak pojawić się na takim wielkim ekranie, coś popierdolić, brzydko mówiąc, i zebrać jakąś publikę. No i tak się stało, że zainspirowałem się na początku polskim Gamerem17, jak miał jeszcze stary kanał, a później stopniowo trochę się inspirowałem bio, a potem sam sobie swój z tym styl wyrobiłem na YouTube, ponieważ tam Bio mnie zainspirował z różnymi takimi różnymi seriami, tak więc jeżeli chodzi o to, to zaczęło się od inspiracji polskim gamerem, gdzie później zostałem okrzyknięty jego podróbą, bo ludzie nie potrafili ogarnąć inspiracji a plagiatu. Tak więc, no śmieszna sprawa, A teraz mam swój styl wyrobiony, przynajmniej tak mi się wydaje, że mogę to nazwać trochę swoim stylem. I tyle. I jestem przy tym, jestem tu gdzie jestem i raczej na razie nie uciekam. Przynajmniej na chwilę obecną, jeszcze musicie mnie trochę poznosić na tej platformie. E, dobra, ile masz lat? Lat mam 24, w tym roku będę miał 25. W sensie będę kończył 24, rocznikowo będę miał 25. O, tak to powiem, bo jestem rocznik 97. I w grudniu mam urodziny. Jej, będzie impreza! Kurde, będzie pikolo, szampany, i inne tego typu rzeczy. Tak więc, no, będzie śmiesznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. <grym> Dobra, co tu dalej? Czy podoba ci się to imię, jakie masz? Czy chciałbyś jakieś mieć inne? Wiesz co? Lubię swoje imię. Nie, Kiedyś faktycznie byłem takim dzieckiem, które, kurde, było bardzo pesymistyczne. Ale dzisiaj. Kurde, no mam takie imię, no i co, no, no muszę żyć z tym imieniem, no mógłbym oczywiście zmienić imię, gdyby mi się naprawdę bardzo nie odpowiadało, no ale kurde, no Michał to jest nadzwyczajne imię, no kurde, tak jak Mateusz, Karol, nie wiem, Justyna, nie wiem, Edyta, jakiekolwiek, no to jest po prostu no, imię jak każde inne, no mi się ono podoba, ja nie narzekam na swoje imię. Kiedyś faktycznie byłem takim edgy dzieckiem, co narzekało, ale dzisiaj to nie. Dałem jeszcze jedno pytanie, ale, bo standardowo miałem dać trzy, nie musisz czytać tego edita, ale przeczytałem. Dzięki gamer.youtube.pl, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za pytanka, smacznej kawusi życzę. Dobra, przechodzimy teraz tak, bo tu myślałem, że to jest takie pytanie, na które będę mógł jakoś się odwołać. Kapibar, no doszliśmy do ciebie, Ancymonie 1. Co tam u ciebie? Co tam? Jak tam drama z zakolem? Co to ma znaczyć? Co? No, no, no. Kurde, już doszliśmy do ciebie, ty cwaniaczku, ty. Co ściągasz pomysły? Bo mogę. Masz zamiar jeszcze kiedyś bawić się w stawki pokroju ucieczkę ze szpitala w Rayman na Jaguara? Wiesz, co myślę nad tym, szczerze? Ja ostatnio tak analizowałem sobie te filmy. Niektórzy, nawet jak się niektórych pytałem i z niektórymi oglądałem moje stare filmy, to niektórzy właśnie mi mówili, że za dużo słowa niektórzy wiem. To będę starał się wyzbyć. Eee, dostałem informację, że ludziom ogólnie się podobało coś takiego i myślę szczerze nad tym, żeby to przywrócić. Jeszcze nie wiem kiedy, ale nad tym myślę. Dajcie znać, czy chcielibyście takie wstawki. Jeżeli nie jesteście zapoznani, to polecam wbić, pisać sobie na kanale Rayman, Atari Jaguar, na moim kanale oczywiście. I tam będziecie mieli różne wstawki, znaczy, no, będziecie mieli w zasadzie jedną wstawkę jak uciekałem ze szpitala, tak więc <laughs> myślę, że to mogłoby być ciekawe. I chyba do tego nawet wrócę, ale jeszcze nie wiem kiedy. Kiedy trubosrasz? Zabieram się od tygodnia do tego. Chcę to skończyć. Będę cierpliwie jeszcze walczył odnośnie trubosrasza. Mam nadzieję, że chociaż w listopadzie uda mi się skończyć. Tego zasranego Raymana Redemption, który dosłownie powoduje u mnie płacz codziennie, bo jak tylko myślę o tym trubostraszu, to mam ochotę, kurde, pójść się popłakać. Autentycznie tak. Kiedy Dusk? A Dusk, ta gierka, którą ty ogrywałeś, wiesz co? Można byłoby ją kiedyś ograć na jakimś live y albo coś, a może nawet jakimś odcinku, w jakiejś serii odcinkowej. Zobaczymy, coś pomyślimy nad tym. Wiecie co, kurde, ja bym to troszeczkę wydłużył tak delikatnie. O, można tak to wydłużyć. O, 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 chociaż, kurde, tu musimy tak zrobić, bo tam zakol jeszcze, kurde, się rozpisał. Oj, ty, kurde, zakolu, ty. Oj, ty, kurde, zakolu, ty. Dobra, zmniejszymy to, żeby nie było. No, wystarczy oglądać, se powiększyć i już widać te pytania, tak więc myślę, że raczej nikt narzekać nie będzie. Dobra, koniec technikalnych rzeczy wracamy do odpowiadania. Albo Far Cry na realnym aż do bólu, albo jakiś FPS. Z FPS-ów planuję ograć Medal of Honor na Underground na PS1, albo Medal of Honor jakiś tam jeszcze na PlayStation 1. Na pewno Far ja będę chciał ograć na najwyższym poziomie trudności. Możliwe, że nawet właśnie na realny Masz do bólu, albo znowu na weteranie Spróbować swoich sił Ponieważ ja się nie chcę poddać I ja wiem, że jestem w stanie to zrobić Tylko naprawdę trzeba nie tyle co cierpliwości Co naprawdę Trzeba do tego taktyki Ale ja myślę, że ja to zrobię I jestem w stanie to zrobić Tak więc mogę co jedynie powiedzieć Że możecie się szykować Nie mówię, że teraz w tym roku Ale w przyszłym jak najbardziej tak Myślę, że na Far Cry'a będziecie mieli będziecie mogli poczekać. Czy są jakieś miejsca, do których nie zamierzasz jechać w serii Podróż na Pałę? Są jakieś miejsca, do których nie chcę jechać. Bardzo ciekawe pytanie mi zadałeś, bo szczerze nie myślałem o tym. Bardziej myślałem o, tym, o miejscach, które faktycznie chcę pokazać, ale czy są miejsca, których nie chcę pokazać? Wydaje mi się, że miejsca, które już zdążyłem pokazać w normalnych vlogach, tam gdzie gdzieś tam się nie wiem przewinołem, gdzieś w okolicach mojego miasta albo za moim miastem. Nawet tam myślę, że jak już to raczej bym się tam nie wybrał, ale tak to nie ma chyba takiego miejsca, gdzie bym się nie wybrał. Raczej wszędzie, gdzie tam mam możliwość wybrania i pokazania to pojadę i pokażę, tak więc no poza oczywiście miejscami, które już pokazałem, no bo to byłoby totalnie bez sensu, jakbym pojechał w te same miejsca, pokazywał jakby to było coś nowego, mimo że to już widzieliście na pomlogach, tak więc wiesz o co chodzi. Eee, szóste pytanie, kiedy kolejny podcast z Jimem jest, macie jakieś dalsze plany na jego rozwój? Mamy dalsze plany, obecnie ciężko jest się zgadać z chłopakami, ponieważ Jim teraz z tego co słyszałem eee, dosyć długo w robocie siedzi. A z Eslainem obecnie Eslain podróżuje po, e, że tak powiem, Warszawie. Pozdrawiam cię, Eslain, jeżeli to będziesz oglądał. Bo tam dużo słyszałem, że tam troszeczkę co od czasu do czasu wpada do stolicy. Tak więc no ciężko jest się złapać, ale planujemy i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku do tego podejdziemy. Może przed świętami jakiś podcast ogarniemy, bo przyjemnie nam się to robi i fajnie byłoby to kontynuować. Szczególnie, że przynajmniej dzięki temu kanał Jima żyje, tak więc są jakieś plusy, co nie? Tak przynajmniej mi się wydaje, że dzięki tym podcastom to przynajmniej ten kurde łódzki bandyta przynajmniej się kurde, nie wiem, bierze za siebie, a nie kurde, siedzi w miejscu i kurde myśli o niebieskich migdałach. No, jak to on zresztą. Jakie są główne e, misje życiowe zakola, co przed nami ukrywa? Skąd pochodzi? Jakie są główne misje życiowe zakola? To zakol to zakol, no kurde, no to jest... Wiesz, taki kurde cwaniaczek. A przychodzi co do czego, to łapiesz za kola i od razu, kurde, eee, nie rób mi, nie rób mi, przepraszam, bo nie musił przepraszam, ja nie chciałem. Nie. Wiesz o co chodzi, nie? Tak więc, no, zakol to taki cwaniaczek, ale co, nim, co, na, co przed nami ukrywa, no myślę, że sporo przed nami zakol ukrywa. Pewnie, wiesz, pod pretekstem tego, że czasami jest taki pierdołowaty, to wydaje mi się, że on przed nami ukrywa geniusz, którego jeszcze nie dostrzegliśmy, a myślę, że za jakiś czas dostrzeżemy. Tak więc myślę, że zakol jest Einsteinem naszych dzisiejszych czasów, tylko my jeszcze tego nie zauważyliśmy, ale za jakiś czas zauważymy. A skąd on pochodzi? No kolników. no wydaje mi się, że z Rosji pochodzi. Jego nikt na to bardzo mocno wskazuje. Wiesz, końcówka KOV, ewentualnie nie wiem, jakieś tam. Yy, mam to na końcu języka, jakieś tam miejsca na Ukrainie. No kurde, wydaje mi się, że gdzieś Ukraina, Rosja, to to miejsce pochodzenia zakola. Czy zakolników IREI mogliby zbudować krosa? Jak najbardziej, oni powinni nawet wręcz zbudować krosa. Najpierw powinni siebie nawzajem pozwać, powinna być między nimi y, rozprawa sądowa, a potem budują krosa. No to, to tak życie polega, No myślę, że tak drama gimparasatorem się skończy. Czyli po prostu najpierw pójdą do sądu, a później wyjdą z tego sądu, pogodzą się, pójdą kurde z najmanem obierać mandarynki na jasną górę, a później zbudują razem krosa, kurde, i będzie zbudowany kros na YouTubie, To mi się podoba, bardzo fajnych czasów na YouTube dożyliśmy, że tak powiem. Czy PGS jest sakiem, czy płaskoziemcą? Myślę, że wiesz co? Powiem tak. Kontrolne łygwody Musiał być. Jeżeli chodzi o pgs -a. długo się zastanawiałem nad tym pytaniem i dochodzę do wniosków, że początkowo chciałem powiedzieć, że jest sakiem. Ale tak szczerze. Po dłuższych analizach, jakie prowadziłem sobie ostatnimi czasy na wizytach w toalecie, Dochodzę do wniosku, że on jest strasznym płaskoziemcem. On gada bardzo jak potłuczony, wiesz, no generalnie jakieś teorie spiskowe, nie wiadomo skąd. No. No to są teorie takie rodem płaskoziemców, tak. Więc wydaje mi się, że PGS należy do takiej sekty i przybija sobie z nimi piątki od czasu do czasu. Chodzi na jakieś tam lody czy różne inne atrakcje codziennie od 8 rano. Chodzi do klasztorów e, Shaolin, żeby tam pospiskować, e, co, co wydarzy się na przestrzeni tygodnia. E, czy, czy pojawi się, nie wiem, globalne ocieplenie, w sensie, wiesz, czy globalne ocieplenie tutaj e, będzie jakoś funkcjonowało z nami. No generalnie... Jest on stuprocentowym płaskoziemcą, i myślę, że nie ma tutaj jakby możliwości odbicia tego, a jakby, że, jest, że nie jest płaskoziemcą. Tak więc, stuprocentowo jestem przekonany, że to jest płaskoziemca, nawet bym powiedział, że na 200% jestem przekonany, że jest to płaskoziemca. Nie wiem, o co mogę jeszcze spytać, więc pytanie będzie muzyczne. Marysia kupiła 10 kilo kartofli za 11 zł. Oblicz, ile kosztowało kilo Marysi, wiedząc, że wzór na koło to A plus B plus obwód Jima. Wynik podaj po procentach. Uwaga, należy uwzględnić tor lotu gołębia, którego Bio przegonił kiedyś na filmie. O Jezu, ale ty żeś mi tu matematykę wyjebał, a ja kurde ledwo dwóje miałem z matematyki. Więc jeszcze raz. Eee, Marysia kupiła 10 kilo kartofli. Okej, okay, kupiła 10 kilo kartofli. Za 11 zł. Oblicz ile kosztowało kilo Marysi? Skoro kilo kartofli za 11 zł. To było tak, 10 kilo kartofli za 11 zł. Ile kosztowało kilo Marysi? Kurwa Eee. C -c 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 -c. 10 kilo kartofli za 11 złotych. 10 kilo kartofli. Kurde za 11 złotych. Ile kosztowało kilo, Marysi? No to skoro 10 kilo kartofli jest za 11 złotych, to kilo kosztowało? <gurde> nie, to jest to jest posrane pytanie, kurde, nie wiem jak się na to odpowiedzieć ty. O Jezu, ale ty żeś mi tu z matematyką wyjechał. Ale kurde, mi mózg zaczął parować. O Jezus Maria. Jaki kurde cymbał ze mnie! O jezus, Maria! O jejku, o jejku! Ale wiesz co? Ja wolę się przyznać, że jestem cymbałem, że jestem słabiutki z matematyki, niż brnąć jak pewien łysy gentleman, który często lubi używać słówek, o których e, nie ma zielonego pojęcia. Tak samo jak była ta twoja drama z nim, gdzie użył pewnych definicji argumentum ad hominem, czy jakoś tak. Tak więc ja wolę się przyznać od razu, że nie wiem, nie chcę zgadywać. No ale jeśli Zakol wie, to może Zakol kiedyś odpowiedzieć na takie pytanie. Dziękuję ci, Kapibarze. Pozdrawiam cię serdecznie i zrób to QA i zrób tą odpowiedź w końcu. Bo ja się doczekać nie mogę. Pozdrawiam cię serdecznie. Lecimy dalej. Jest i on, kurde. Piękny i boski Zakolnikow TV w złotej zbroi, kurde. To lecę z pytaniami. No to leć. lecia Adam, leć. Kiedy idziesz na oktagon z Rejem? Słuchaj, no z Rejem ostatnio się dogadywałem na Discordzie. Jeżeli chodzi o termin. No i ta psia końcowa nie wie, kiedy chce iść do tego oktagonu. Tak więc, no muszę cię zmartwić. Ale no nie wiem, kiedy z nim pójdę, bo jak ja się go pytam grzecznie, to nie potrafi mi łachmyta jeden odpowiedzieć. Tak więc... Co ja mogę tutaj więcej Ci odpowiedzieć, no, jak on poda termin, no to idziemy do OKTAGONu, wtedy normalnie będzie bitka i będzie z tego transmisja, a później idziemy na małe lolo po tej oto bitce. Czy PG jest to patostreamer? Jak najbardziej jest patostreamerem, reprezentuje nurt patostreamerów, nie dość, że jest płaskoziemco, to jest jeszcze patostreamerem. Mega współczuję takiego połączenia. Czy według Ciebie warto kupować PS5 w najbliższych latach? Jeżeli... PS5 pokażę więcej trochę tytułów Które naprawdę mnie zainteresują Bo ja tu stricte mówię Jako ja, nie mówię tutaj stricte jako wszyscy To ja na pewno kupię Ale myślę, że w najbliższych latach Warto będzie kupić PS5 Bo raczej pojawią się tytuły Które później nie pojawią się na PS4 A jeżeli nas one zainteresują No to chyba warto je kupić Niż patrzeć jak ktoś tam będzie w to sobie grał No nie? Lepiej chyba samemu czuć frajdę z zagrania Niż Kurcze pieczone, obejść się smakiem. Czy widzisz Najmana w roli rapera? Jak najbardziej. Najman to jest dobry raper. To jest świetny raper. Nawet ostatnio CGM o nim pisało jako raper. Serio, naprawdę. Jakbym mógł znaleźć wam ten artykuł, to na no, byście się posikali ze śmiechu. Dosłownie. Koleś, który e, za każdym razem co roku mówi, że to jest jego ostatnia walka, jest przedstawiany na. Strąco CGM jako raper. Nie żartuję. Faktycznie tak było. Kiedy zrobisz Far Cry'a? Jak będę miał na to ochotę, ale odpowiadając, tak jak tam u Capibarowi wyżej odpowiadałem, to prawdopodobnie w przyszłym roku sobie ogarniemy już na spokojnie Far Cry'a jedynkę. I być może ruszymy z maratonem Far Krai, bo chciałbym poznać jeszcze inne gry z serii, bo grałem trochę w dwójkę i troszeczkę w trójkę, ale nie ogrywałem czwórki, nie ogrywałem, nie ogrywałem piątki. Nie ogrywałem szóstki ani Primal'a nie ogrywałem, tak więc mam co do nadrabiania. Kiedy Endurance z Jimem? Ja nie będę robił Endurance'a z Jimem, ja nie chcę z takim człowiekiem współpracować, jeżeli chodzi o Endurance'y, przykro mi. Nie zobaczysz mojego wspólnego Endurance'a z nim, bo po pierwsze ja się do tego nie nadaję, po drugie to nie jest moja profesja, a po trzecie nie z takim człowiekiem. Dziękuję. Czy chciałbyś kolejnego Uncharted? Myślę, że seria jest idealnie zamknięta i robienie kolejnej części byłoby troszeczkę zbędne. Uważam, że w czterech częściach, plus dodatek, jakim jest Zaginione Dziedzictwo, mogliby serię zamknąć i tyle. Nic więcej nie mam do dodania. Dobra, co tu mamy dalej? Kiedy drama z Kapibarem Ja już miałem dramę z Kapibarem, którą łatwo przegrałem. To ty, ja się ciebie pytam, kiedy, kiedy kolejna runda z Kapibarem bo na razie to czekamy na odpowiedź Capibara, ale mam nadzieję, że odniesiesz się do ostatniej odpowiedzi, żeby jakoś zamknąć ten konflikt wasz, chyba że się rozwinie on jeszcze dalej. To wtedy będzie co dalej oglądać, oczywiście, bo dzisiaj, znaczy dzisiaj, no w tym roku, to wy podbili ładnie internet waszym. Konfliktem za 2 złote Kiedy cross TV gry, nie krosuje się z takimi kanałami jak TV gry Przykro mi, ja lubię TV gry oglądać Dla pana Mateusza oczywiście, że tak Ale jakby to można powiedzieć Nie krosuję się z takimi kanałami, tak więc przykro mi Ale takiego krosa nie, nie, nie zobaczysz na YouTube A przynajmniej w moim wykonaniu czy będą ogrywane krapy? No, Babzi 3D jest planowany jako jedno odcinkowiec, chyba że zrobię z tego jakąś serię, chociaż robienie serii z Babzi 3D to będzie naprawdę okropieństwo i to będą tortury. Tak więc poważnie się nad tym zastanawiam, ale na dzień dzisiejszy odpowiem, że nie. Czy lubisz. A nie, czy lubisz, czy kupisz kiedyś nowego Xboxa? Co masz na myśli nowego Xboxa? Bo mówiąc nowy Xbox, no to kiedyś jakiś może faktycznie znowu będzie nowy Xbox. Ale jeżeli ci chodzi o obecnego Xboxa, który jest nowy, no to być może kupię go kiedyś sobie. Zobaczymy, co mnie tam zainteresuje na Xboxie. Jeżeli coś będzie, co mnie zainteresuje, to kupię. Jeżeli nie, no to obejdę się smakiem i pójdę dalej. Dziękuję ci przygłupie, znaczy dziękuję ci za w TV za zadanie pytań. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Idziemy dalej. Joanna White Rose, cześć Asiu. Planujesz, chcesz zmienić awatar i tło nowe? Jak tak, to jaki kolor i co? Planuję, jeszcze nie powiem na co, ale będzie to zupełnie coś innego niż to, co mam obecnie na awatarze. Na razie póki co nie zdradzam kiedy, ale w swoim czasie coś będzie. Czy zrobisz serię świątecznych, codziennych albo co kilka dni vlogów? Vlogmas albo w stylu gracza. A, ale w stylu gracza, przepraszam. Zrobię. Planuję vlogmasy robić od grudnia, tak myślę, że nawet od pierwszego albo drugiego grudnia sobie polecimy i planuję robić vlogmasy, no, ale jeszcze muszę wymyślić co dokładnie, bo też nie chcę, żeby vlogmasy zlewały się z pomlogami, bo to trochę byłoby słabe w mojej opinii, gdyby jedno i drugie wyglądałoby tak samo. Wolałbym, żeby to trochę się od siebie różniło. Czy w tym roku będzie odcinek z gotowania? Cały czas się za to gotowanie zabieram, ale wypadałoby w końcu z tym ruszyć. Tylko muszę sprzęt jakoś rozstawić, bo mam jakby, można by powiedzieć, że sprzęt do tego, ale muszę to jeszcze jako tako wykombinować. Przede wszystkim fajnie byłoby taki odcinek zrobić, kiedy byłbym sam w domu, bo nie chcę jakby robić odcinka, kiedy wiecie, ludzie się kręcą w domu. A tak to, jak jestem sam, no to mam większe pole do popisu, jeżeli chodzi o takie już. Gotowania i inne tego typu fantazje ułańskie <laughs> Jakie miasta w Polsce, w których nigdy nie byłeś, chciałbyś jeszcze odwiedzić? Gorzów Wielkopolski To na pewno bym chciał odwiedzić e, w, Gdzie jeszcze nie byłem? Rzeszów Sandomierz Warszawa Warszawa to przejazdem byłem, ale Stolicę bardzo bym chciał odwiedzić To jest moje największe marzenie chyba Kraków, Katowice, Piła i chyba to tyle. Tak, w skrócie wymieniłem Ci parę miast, które chciałbym jeszcze kiedyś odwiedzić. Znaczy chciałbym. Chciałbym kiedyś odwiedzić, bo nigdy tam nie byłem. Jak już to może przejazdem i przejazdem to tylko w Wawie byłem. Ale pozostałe to bym chciał odwiedzić. Tak, chciałbym, wiecie, przyjechać, wysiąść, zobaczyć co i jak zobaczyć teren. Narazić się ewentualnie komuś, zjeść jakiegoś dobrego kepsa albo coś, bo to jest oczywiście podstawa Zawsze jak jedzie się do nowego miasta, to zawsze trzeba jakiegoś kepsa spróbować I tyle <laughs> A jeszcze i bo i to zawsze przejazdem byłem, ale nigdy nie byłem tak ozwiedzić Planujesz studia? A jeśli tak, to jaki kierunek? Jeszcze, znaczy planować planuję studia Nie wiem jaki kierunek Autentycznie nie wiem. Póki co bym musiał zobaczyć, co by mnie tam zainteresowało, a nie interesowałem się tym tematem jakoś zbytnio. Ale myślę, że dla samego siebie, dla jakiejś takiej, nie wiem, rutyny, żeby troszeczkę rutynę zmienić, żeby coś się działo w moim życiu, to myślę, że można byłoby z takim czymś spróbować. Będzie room tour gracza? Myślę, że będzie. Ale to jeszcze nie teraz. W swoim czasie będzie na pewno. O cierpliwości. Planujesz filmik w terenie, w stylu urbexu, jakiegoś opuszczonego, nawiedzonego, xd miejsca? Teraz ciekawostkę wam powiem. W sierpniu, przed goszczą, albo w lipcu, to było jakoś koniec lipca, początek sierpnia, był vlog, można by powiedzieć, że z urbexa, urbexu, albo jak chcemy sobie to nazwać. Ale nie ujrzał światła dziennego, dlatego że mi się on nie do końca podobał w sensie, jak tak wgląda, wglądałem sobie, co ja tam dokładnie mówiłem, jak to wszystko zbyt chaotycznie wyglądało. No to stwierdziłem, że jednak tego nie wrzucę, ale planuję coś takiego zrobić. Spodziewajcie się na dniach, że będę chciał do tego w fajny, elegancki sposób podejść. Tak więc, planuję urbex zrobić, ale jeszcze nie wiem kiedy. Spokojnie, cierpliwości. Czy miałeś kiedykolwiek jakieś paranormalne sytuacje? Dla mnie paranormalną sytuacją było dwa lata temu, kiedy jedna koleżanka chciała podać mi tabletki, które miały mnie pobudzić, bo ja często piłem energetyki albo jakieś takie, właśnie kole, nie kole. Jedna koleżanka stwierdziła z pracy, że poda mi tabletki, które mnie pobudzą, bodajże tabletki z kofeiną dalej. I to były tabletki, które jak wziąłem to czułem się jakbym był po jakichś narkotykach, to mogę tylko tyle powiedzieć. I miałem nie tyle co jeden cały dzień po nocce, bo ja wtedy w kanapkach pracowałem, czyli ja chodziłem na nocki i to było na mojej dzielnicy, na moim osiedlu mogę to powiedzieć. To było coś takiego, że jak szedłem na 20 do północy, bodajże, albo w pierwszej byłem w robocie. To od pierwszej w ogóle zasnąć nie mogłem, ale to był piątek, czyli już miałem dzień wolny, bo z nocki czwartek na piątek to była ostatnia nocka, i potem dopiero szedłem w niedzielę na, na noc, czyli z niedzieli na, na, na poniedziałek. I miałem dosłownie cały dzień taki, byłem nie tyle co zamulony, co byłem za bardzo pobudzony, w ogóle miałem jakieś dziwne halucynacje, wydawało mi się, że kogoś widziałem, a w rzeczywistości, no, nie widziałem tej osoby, e, jakieś takie trochę szarawe kolory były, no tak przyznam szczerze, że było, no nie, nieźle nie mnie siekło to, tylko tyle mogę powiedzieć. To nawet można zobaczyć po jednym z odcinków Super Mario 64, jak go nazwałem Rage, 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 bodajże odcinek trzeci. Albo Rage i rezygnacja, coś takiego. Super Mario 64, to zobaczycie mnie takiego za bardzo pobudzonego. To znaczy, może na początku nie będziecie czuli jakiejś zbytniej różnicy w moim takim komentowaniu, że ja tak bardzo dynamicznie mówię. Ale jednak z czasem wydaje mi się, że różnicę zobaczycie w momencie, kiedy byłem bardzo nerwowy i to tak bardzo, bardzo nerwowy. Nie licząc sytuacji, gdzie jakaś gra mnie wyprowadzi z równowagi czy coś, to nigdy tak nerwowy nie byłem jak wtedy, kiedy to nagrywałem. Dobra, idziemy dalej. Eee, czy zbierasz coś oprócz gier? Nie, obecnie nie. Chyba, że zepsute ładowarki, jakieś takie inne duperele albo zepsude pady, no to wtedy możemy powiedzieć, że coś zbieram poza grami. I ostatnie pytanko. Mówią, że to kobity mają szafę wypchaną po brzegi. Jak wygląda twoja? Moja szafa jak wygląda? Musiałbym otworzyć. Ale mogę powiedzieć, że moja szafa też jest ciuchami trochę wypełniona aż po brzegi. Tak więc chyba ja już zaprzeczyłem tej idei, że to niby kobiety mają wypchaną szafę po brzegi, że tak powiem, ubraniami, ciuchami i innymi tego typu rzeczami. Tak więc no gdybym pokazał teraz tę szafę, no to może byście zobaczyli i sami zweryfikowali, ale w mojej opinii jest pełna aż po brzegi. Czasami aż się zastanawiam, gdzie ja to wszystko, kurde, jeszcze. Jak ta szafa jest potężna, że ona to w ogóle wszystko mieści. Dziękuję, Asiu, pozdrawiam bardzo serdecznie. Idziemy dalej. Ok, doszliśmy do psiej końcówy wyreja. Witam Cię serdecznie, psio końcówowo. Czy płakanie obniża poziom wody w organizmie? To jest dosyć bardzo mądre pytanie, muszę przyznać. Ale odpowiem, że i tak i nie. No bo z jednej strony płaczesz, no to tej wody się pozbywasz, ale z drugiej strony, gdybyś pozbywał się tak całkowicie tej wody, no to byłbyś odwodniony, więc to jest trochę takie i tak i nie. Z jednej strony trochę się pozbywasz, ale z drugiej strony chyba nie aż tyle, żeby być odwodnionym. Tak więc bardzo mądre i ciekawe pytanie swoją drogą. Drugie pytanie. Jeśli ludzie nie widzą powietrza, to czy ryby widzą wodę? Wydaje mi się, że ryby nie widzą. Tak jak my powietrza nie widzimy, nie jesteśmy w stanie określić powietrza, jak ono wygląda. Przy okazji uderzyłem, przepraszam. Tak raczej ryby nie są w stanie określić wody. Kurde, nie jestem rybą, żeby ci odpowiedzieć na to pytanie. Skoro, skoro ludzie widzą wodę, to czy ryby widzą powietrze? No właśnie, to jest takie pytanie na zasadzie, kurde. No nie wiem, nie wiem, jak ci na to akurat pytanie odpowiedzieć. Ciężkie pytanie teraz zadałeś. Znaczy, z jednej strony mądre, z drugiej strony ciężkie. Czemu mówimy plecy, skoro mamy jeden plec? Czemu mówimy plecy w liczbie mnogiej? Bolą mnie plecy. Czemu nie boli mnie plec? I don't know. Co jeśli zabawka z tej story by zmarła, a dziecko by o tym nie wiedziało. To czy bawiłoby się ono zwłokami na oczach innych zabawek? Z perspektywy zabawek tak. Z perspektywy człowieka, nie. Myślę, że tutaj jest y, odpowiedziane dosyć jasno i przejrzyście. No bo na logikę. Skąd. Człowiek ma wiedzieć, czy ta zabawka żyje, czy nie. No, po prostu dotyka... to tak samo, jakby patrzeć w opacz, w butelkę. To jest coś martwego, no bo bu butelka nie ma uczuć. Więc teraz tak, uderzając butelkę, to tak naprawdę nie, nie zabijasz butelki na śmierć. Dosłownie, nie, nie robisz jej krzywy do takiego stopnia, że nie wiem, butelka wewnętrznie się wykrwawia i kurde, ginie na Twoich oczach i inne butelki teraz. Myślą, że bawimy się z zwłokami albo pijemy zwłoki. Tak więc. Z perspektywy człowieka to nie są zwłoki, z perspektywy zabawek już prędzej tak. Tak więc no, kabelki czy tory. Tory, bardzo lubię tory. Bardzo lubię pociągi i tak dalej, więc tory zdecydowanie. Falafel czy kebab. O, kurde, bardzo proste pytanie kebab. Falafelu nie próbowałem, albo falafela nie próbowałem. Słyszałem, że jest dobry, ale kebab jest co roku lub nawet nie co roku, tylko co jakiś czas, że tak powiem, jedzony. Tak więc można by powiedzieć, że kebabik całym serduszkiem. Team Kebab. Dlaczego Kapibar to Kapibar? Skoro jest człowiekiem, a nie Kapibarą. Ale on nie jest człowiekiem. Skąd ci przyszło na myśl, że Kapibar to człowiek? Przecież Kapibar się. Nigdy nie ujawnił. Przecież Capybar to jest sztuczna inteligencja. Co ty nie wiedziałeś? Ty go tak długo znasz i ty nie wiesz takich rzeczy? To ja już prędzej o tym wiedziałem. LOL Dziwny Ray jesteś, że ty nie wiedziałeś o tym. Czy można cenzurować kobiece sutki męskimi? Patrząc na to... Na no szczęście, no, można byłoby, tylko że z drugiej strony wyszłoby zaraz na to, że facet, powiedzmy, da, mógłby mieć podobne sutki co kobieta, no nie? Tak więc. O kurwa, jakie pytanie? Jezus mornio! Kurde, co ty żeś mi tutaj zadał za pytanie? O jezus mornio! O jezus, nawet nie wiem, jak wybrnąć z tego. E, powiem po prostu nie. Wolałbym jednak chyba cenzurę czarnym prostokątem i tyle. Dziesiąte i ostatnie. Co sądzisz o służbach mundurowych w naszym kraju? Mówi się bardzo często, że policja jest beznadziejna w naszym kraju i ogólnie służby mundurowe są bezużyteczne i beznadziejne, ale ja tak z tego zdania nie wychodzę, bo okej, okay, można narzekać na wiele aspektów, jeżeli chodzi o nasze. Czy to, czy to policja, czy to służby zdrowia, chociaż tutaj bym miał takie pół na pół do tego. Ale z drugiej strony, tak szczerze, to, że jest jakiś jeden burak lub jeden taki odklejeniec w policji, czy tam nie wiem, w służbie zdrowia, czy gdziekolwiek, to nie oznacza, że wszystkich można do jednego wora pakować. To tak samo jest, jak swego czasu się mówiło o księżach i pewnych panach interesujących się dziećmi, chociaż panach to bardzo, bardzo łagodne określenie, pewnych kanaliach interesującymi się dziećmi. I przez to, że na przykład w kościele dosyć często słyszy się o takich przypadkach, to rzuca się do jednego wora wszystkich księży. A tak nie powinno być, bo nie wszyscy księża są tacy sami. I tak samo jest w przypadku policjantów, tak samo jest w przypadku strażaków, tak samo jest w przypadku pielęgniarzy czy tam ratowników medycznych. Nie można wszystkich do jednego wora wkładać. I takie jest moje zdanie. Ale co sądzę... Uważam, że powinni mundurowi, jeżeli mówimy o policji, to co po niektórzy powinni poprawić się, jeżeli chodzi o swoje różne zachowania i różne takie wyolbrzymienia sytuacji. Nie powinni przede wszystkim zajmować się pierdołami, a skupić się na problemach. I przede wszystkim, coś co jest bardzo ważne, powinni się in interesować sprawami, co się dzieją w internecie, bo często jest tak, że jeżeli ktoś w necie, przykładowo taki góral, może ktoś go kojarzy, może nie odwala w necie i ktoś powiedzmy idzie go zgłosić na policję, to oni rozkładają ręce, bo oni nie wiedzą, jak na, na to mają zareagować na przykład. Albo jak wychodzą sprawy z dziecią jepcami brzydko mówiąc, i oni nie rozkładają ręce i nie wiedzą, co mają zrobić. Powinni to przede wszystkim poprawić, żeby, nie wiem, bardziej w, mieć wgląd na ten internet, interesować się, co tam się dzieje, w ogóle zagłębić się w temat. Tyle, tyle mogę od Ciebie powiedzieć, pozdrawiam Cię Reju, Psiokońcuwo, bardzo serdecznie Dziękuję Ci za pytanka, o kurde, o kurde Dobra, jedziemy dalej Czas na pytania od Dawidka Pytanie, czy lubisz napój ekipę? Tak, lubię napój ekipy cytrynowy, najlepszy na świecie Miodzio, po prostu to jest Mountain Dew Light Truskawkowy to jest woda dosłownie, w mojej opinii To jest in my opinion Pytanie dwa. Czy masz królika? A, czy masz królika? Bo tutaj bez znaku zapytania to tak ciężko i królika się pisze przez U zamknięte, tak bajdę. O Jezu, ortografii się czepia, ale nisko. Miałem kiedyś królika. Obecnie nie mam. I raczej mieć nie będę. Jeżeli o to pytasz, czy masz prawo jazdy? Mam prawo jazdy. Czy masz PS5? Nie mam PS5, kiedyś kupię. Dziękuję Ci, Dawidek. Pozdrawiam Ci serdecznie. D12. Kiedy będzie Toy Story 2? W przyszłości. Czy będziesz nagrywał GTA Trylogię jak wyjdzie? Myślę nad tym, ale na dzień dzisiejszy powiem, że nie. Czy dasz suba D12? Ja nie robię taktyki sub za sub, przykro mi. No, ale jeżeli coś mnie zainteresuje u Ciebie, no to wtedy dam suba. Tyle. Nic więcej nie mam do, do, do dodania. Dziękuję Ci za pytania. Pozdrawiam serdecznie. Która konsola jest lepsza, PlayStation czy Xbox? I dlaczego to jest PlayStation? Mister PSX fan. Dlaczego dla mnie na przykład PlayStation jest lepszy niż, niż Xbox? Pewnie z sentymentu, bo po prostu moją przygodę zacząłem z PlayStation 1 i później było PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP. W międzyczasie było jak było PS2. Tak więc. Ja mam większe obycie z PlayStation niż z Xboxem. Poza tym jest tutaj dużo klasyków, które ograłem i które chcę jeszcze ograć, czy to na kanale, czy ogólnie dla siebie prywatnie. A z Xboxem, no to obecnie no to jedyne, co mnie z Xboxowych gierek interesowało, no to jakieś tam porty, ewentualnie tego, co już mieliśmy na PS2, no bo mnie jakby ex Xboxa nie interesują, mnie na przykład Halo czy Gears of War kompletnie nie interesuje. A forza, no to nie wiem, chciałbym się przekonać kiedyś, tak? Więc, jeżeli mam ci krótko odpowiadać, Mr. PSX fan, to po prostu PlayStation z sentymentu i po prostu uważam, że jest to bardzo dobra konsola. Jest więcej gier, które mnie na niej interesuje, niż na Xboxie. Ale nie ukrywam możliwe, że kiedyś Xbox podbije moje serce, ale PlayStation na zawsze w serduszku będzie, bo to od niej zaczynałem swoją przygodę z konsolami i ogólnie z grami. Dziękuję Ci, Mr. PSX, fan, za pytania. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Ci się moja odpowiedź podobała. Jedziemy z Koksem, Kruger. Mamy już zaraz godzinę na liczniku. Wszystko jest ten ładnie przechwycone, jest ładnie przechwycone. Tu już mamy ostatnich użytkowników, tak więc lecimy z Koksem. Kiedy wiz wizyta w pana Mateusza Zakolnikowa S, czyli kiedy będę się widział z Zakolnikowem? Uśmiechnę się tylko. Uśmiechnę się póki co. Kto ma wiedzieć, ten wie kiedy. Kiedy wyczyścisz kibel Jimowi? A co on kurwa rąk nie ma? Niech chce sam czyści swój brudny, obsrany kibel. Co, służącego chce chciał znaleźć. Ograsz Rayman Brain Games? Kiedyś ogramy sobie na live'ie. I myślę, że przejdziemy sobie. Jak I udowodnimy, że da się przejść tak, a nie jak co po niektórzy. Czy przy kolejnej próbie maratonu Tomb Raidera ponownie poddasz się przy pierwszej części. Co to za pytanie? Nie! Nie chcę się poddawać, właśnie ja chcę walczyć. Dlatego jak będę nagrywał Tomb Raidera, bo będę nagrywał, już nie będę streamował, tylko nagrywał, to możesz być pewien, że ja pocisnę dalej te wszystkie gry, czyli od jedynki do piątki. Ja się nie poddam. Nie ma takiego chuja we wsi, żebym się poddał. Żeby nie było. Kiedy trening z bio, jak bio będzie chciał i się spotkamy, no to czemu nie? Możemy zrobić takiego krosa. On najwyżej mnie przetrenuje, bo ja to wy wypadałoby wręcz na jakiś trening z bio pójść, nie żeby coś. Kiedy rozdupczysz szoguna na kolanie? Nie rozdupczę szoguna, dlatego że szogun to jest kochany pad i nie denerwuje mnie on, tak jak na przykład moje inne pady, które miałem albo mój już zdechły pad od PS2, który mnie striggerował dlatego, że już niektóre przyciski nie działały, niektóre ważne przynajmniej dla mnie przyciski nie działały i to powodowało, że w niektórych grach rage'owałem. Patrz na przykład Spiral Enter the Dragonfly lub patrz Crash of the Titans, kiedy ogrywałem to 3 lata temu na streamie. Kiedy Gran Turismo 4? Nigdy. Ogrywam sobie tylko dla beki Gran Turismo 4. Serii z tego żadnej nie planuję. To już jest brocha Jima i jego się pytają o takie kurde gry. Czy planujesz ograć w wychodzącego w 2022 roku Kangurka Kao? No to jest głupie pytanie. Pewnie, że tak. No nie bez powodu ogrywałem jedynkę, dwójkę, Challengers i trójkę, nie? Chociaż dwójkę i Challengers to jest inno i to samo. Ale no nie po to ogrywałem, żeby nie ogrywać nowego Kangurka Kao. Tak więc tak, będzie ogrywany w przyszłym roku. A jak wyjdzie od razu. Czy masz jakieś podejrzenia o kolejnej gry, grze z Crashem lub Spyro w roli głównej? Nie mam obecnie. Obecnie nie mam, nie dlatego, że się tematem nie interesuje, bo cały czas się interesuje. To, że się czymś znudziłem nie oznacza, że się tym nie interesuje. Ale póki co nie widzę żadnych wskazań, znaczy przeciwwskazań, żeby jakaś nowa gra z Crashem czy Spyro wychodziła, tak więc obecnie wydaje mi się, że jest cisza dlatego, że będzie wychodziła ta gra internetowa Wumpalik. Ta gra online, innymi słowy. Czy Marian Paździor to, to pierdoła? Tak, zdecydowanie, Marian Paździor to jest pierdoła. Dziękuję Ci, krugerku za pytania. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Ci się podobało odpowiadanie mi. Na, znaczy moje odpowiadanie na twoje pytania. Zostało trzech użytkowników. Nawet sobie rozwiniemy tutaj. 7, 7 i 10, co daje nam wynik. 24 pytań od trzech użytkowników. Tak więc. Zabieramy się. Robocik żarzy. Chyba tak to się czyta Twój nick. Mam nadzieję, że tak się czyta. Pytania. Jakie miałeś oceny w szkole i czy miałeś czerwony pasek? Nigdy nie miałem czerwonego paska. Oceny miałem w miarę znośne. Chyba ostatnia klasa wypadła mi trochę średnio, bo miałem średnią chyba 3.2 albo 3.4. Ale na przykład w drugiej techniku miałem 3.8. Blisko czwórki się zbliżałem. Tak tylko mogę powiedzieć. Teraz kontrolny łyk wody. Ojejku. Undertale czy Deltaran. Delta nie grałem w Deltaran. Oglądałem trochę Deltaran, ale nie widzę jakiejś zbytniej różnicy. Znaczy, na pewno gra się jakoś mocno różni, ale ja jakby nie doszedłem do takiego momentu, żeby wyczuć tą różnicę, jeżeli chodzi o Deltaran czy Undertale, tak więc. Obecnie chyba bym powiedział Undertale. Jak myślisz, czy mój tata kiedyś wróci z mlekiem? Miał pojechać, ale długo nie wraca. A potrzebuje napłatki. Spokojnie, spodziewaj się wizyty, yy, jego wizyty na święta Bożego Narodzenia. Lubisz Brawl Stars? Ja kocham. Nie grałem w Brawl Stars, tak więc nic się nie powiem. Lubisz Scotta? Nienawidzę go. Nie mam nic do Scotta, obecnie... Obecnie, jeżeli chodzi o Scotta, to kiedyś mnie denerwował. Obecnie jest mi on obojętny. Za dużo, kurde, słowa obecnie powtarzam. Ja muszę się wyzbyć powtarzania pewnych słówek, bo to mnie strasznie irytuje. Nie lubię czegoś takiego. Najgorsi youtuberzy według Ciebie? Podaj przykład jednego youtubera z Polski i z zagranicy. E, kamerzysta aka Kamuś, aka Łukasz Wawrzyniak, e, Lifi i Schir z zagranicy. Ten, który stracił kanał, z tego co wiem. A Lifi to była totalna mordęga i totalne gówno, jeżeli chodzi o zagraniczny YouTube. Co myślisz o imieniach Oskar, Żyraf, Wojtek? No imiona jak to imiona, no... Żyraf jest ciekawym, śmiesznym imieniem, muszę przyznać. Ale te imiona, no normalne imiona, no nic, nic szczególnego, nic więcej tutaj nie mam do powiedzenia. Dzięki ci roboci grzarze zapytania, tak przynajmniej przedstawiam twój nick, bo tak mi się wydaje, że się tw czyta twój nick. Pozdrawiam bardzo serdecznie i lecimy dalej. Juliusz Słowacki. Jak zapatrujesz się na masturbację w miejscu publicznym? Praktykowałeś? Pozostawiam to bez komentarza. Co sądzisz o OSP, Ochotniczej Straży Pożarnej o tej bandzie nierobów i alkoholików? Nie wiem, nie mam zdania, no nie wiem co mam się wypowiedzieć, no ja o takim czymś nie słyszałem, żeby e, żeby to była jakaś banda nierobów i alkoholików, tak więc nie słyszałem. Ale no nie wiem, jeżeli ty masz wiedzę na ten temat, to możesz mnie oświecić. Co sądzisz o miernym kontencie Capybara? Chłopak się marnuje. Fajny kontent robi, no ale no nie jest regularny, no co ja Ci tu mogę więcej powiedzieć, gościu. Kiedy kontynuacja serii Sonika z Pixelem? Co masz na myśli? Bo my robiliśmy Sonika 4 Epizod 2 i zrobiliśmy w całości. Jeżeli chodzi Ci o ogólnie Soniki, może coś kiedyś zrobimy razem. Obecnie nie planuję robić jakichś crossów, póki co. Odklejkę masz ostatnio, kiedy wracasz na ziemię Okej okay. Co to jagodzianki? Co to jagodzianki są? Takie... Kurde no Dobra, niech będzie Szybko, szybki research To są jagodzianki Bardzo pyszne, bardzo polecam Naprawdę Taka drożdżówka, tylko, że z jagodami w środku, można by powiedzieć. Chciałbyś mieć większe zasięgi, czy te obecne są wystarczające? Nie ukrywam, że fajnie byłoby, jakby kanał poszedł jeszcze wyżej, niż jest teraz. No, obecnie wydaje mi się, że jest na dobrym poziomie, bo ja odbudowałem zasięgi przez październik. Tak więc na to nie mogę narzekać, bo w wrzesień to miałem uwalone zasięgi jak skurwysyn. Ale fajnie byłoby, jakby kiedyś poszłoby się jeszcze wyżej, niż jest się teraz. To mogę od razu powiedzieć. Które pytanie z całego QA było najtrudniejsze? Nie mówię tylko moich. Nie było chyba jeszcze takiego pytania, nie było jeszcze trudnego pytania. No chyba, że mówimy tutaj o zadaniach matematycznych, czy jakichś takich rzeczach pokroju co Repis. No to mogę wtedy zaliczyć, ale takich trudnych na przykład, nie wiem. Znaczy, co masz na myśli pokroju trudnych? Czy trudne na zasadzie, że nie wiem, jakieś takie życiowe pytanie, przez które ja nie wiem, jak na nie odpowiedzieć, czy co dokładnie? Bo tutaj trochę nie sprecyzowałeś. Dlaczego znałeś mnie? Ale ja cię nie znałem. Nie wiem, kim ty jesteś. <grytanie> jak często zdarza Ci się przywalić w nohala? Rzadko kiedy, jeżeli Ciebie to bardzo interesuje. Pozdrawiam za bardzo ciekawe i interesujące pytania, panie Juliuszu. I przechodzimy do ostatniego użytkownika raven.pl Uuu, tylko kurde, muszę tutaj teraz zrobić tak Szybko, Szybki edyt, żeby nie było I jedziemy z koksem, został tylko nam raven Czy dokończyłeś The Last of Us? Bo serii nie dokończyłeś i jestem ciekaw Nie dokończyłem The Last of Us Planuję kiedyś się na nowo zabrać za The Last of Us, ale to w swoim czasie czy grałeś The Last of Us Part 2? Nie grałem, planowałem ograć, ale przez to, że oni zamotali się z tymi preorderami przez co raz nie było pewności czy to w ogóle wyjdzie na PS4, po czym jednak była pewność, że wejdzie na PS4 i z dwa razy chyba zanulowali preorder, bo nie byli sami tego pewni, to stwierdziłem, że pierdolę temat i wolę kupić Crash 4, ale nie ukrywam, że na pewno kiedyś ogram sobie The Last of Us 2. Jaki jest twój ulubiony typ gier, platformówki, slajsz przygodówki, slash horrory? O, tak to mogę powiedzieć. Czy ty też tak masz, że chcesz się wziąć za Skyrima, grasz przez 5 godzin wciągniętej, i potem nie dotykasz tej gry przez rok? Bardzo mało grałem w Skyrima, moje zagranie w Skyrima to było zalogowanie się chwilę, może tak z ledwo godzinkę zagranie i tyle, ale mam podobnie. Słyszałem dużo pozytywów o tej grze, sam uważam, że jest to bardzo fajna giera, ale no jakoś nie mogę się za nią zabrać. E, czy zrobię serię z jakiegoś. A czy ja zrobię serię z jakiegoś Rezydenta nowego? Mam na myśli tak, planuję siódemkę i ósemkę ogrywać. Możliwe, że nawet odcinkowo. Choć prędzej uważam, że na live sobie ogramy siódemkę i ósemkę. Ale Rezydent 7 i 8 jak najbardziej szczególnie siódemkę, bo siódemkę chcę bardzo ograć No i ósemkę, bo jestem ciekaw. Eee, czy nagram Dishonored? Dishon Nie wiem jak to się czyta Musiałbym się zapoznać z tematem, ale Na jakimś najbliższym streamie, jak będziesz, to ci dam odpowiedź, jak się zapoznam Czy nagrasz e e Enswald Odyssey to The West? Jak się odbiłeś od The Last of Us, to, to ci się powinno spodobać, bo trochę szybsze tempo i ogólnie więcej akcji, ale też w Apocalypse tyle robotów. I coś tutaj jeszcze napisałeś? A, napisałeś jeszcze dodatkowe pytania. Jeżeli chodzi o Odyssey to The West, sobie zobaczymy. Zobaczymy, co z tym będzie. Zapoznam się z tematem i jak będziesz na jakimś najbliższym live, to ci dam znać, czy się zapoznałem. Będę musiał to na pewno i tego Dishoret. Czy nagrasz nostalgią w pysk z Crash to Insanity? Myślę, że to byłoby bez sensu, bo już zrobiłem serię V2 w zeszłym roku z Crash to Insanity i. Znaczy V3, można by powiedzieć, tak więc. To byłoby totalnie bez sensu. Jak nagrywasz gry z PS3, też bym chciał, bo to moja ulubiona konsola. Odpowiadałem już wcześniej na to. Mam Avermedia Live Gamer Portable, czyli przechwytywarkę, która pozwoli mi przechwycić obraz z telewizora, który jest podłączony. Znaczy z konsoli, który. No, kurde, jeszcze raz. Jeżeli chodzi o nagrywanie z konsoli. Gry z konsoli. To jest tak, mam Avermedia Live Gamer Portable, czyli przechwytwarkę. Na czym polega przechwytwarka? Jest to urządzenie, które przechwytuje obraz z telewizora na ekran monitora, czyli jak mam podłączoną konsolę i Avermedię, no to obraz, który jest na telewizorze, jest również i na komputerze, i dzięki temu nagrywam, bo przechwytuję sobie w OBSie. Mam nadzieję, że to w miarę wytłumaczyłem. I ostatnie. A i do pytania drugiego, jak grałeś to, co sądzisz o The Last of Us 2? Nie grałem, więc ci to, niestety na to pytanie nie odpowiem. Dziękuję Raven.pl. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I to by było na tyle, moi drodzy. Odpowiedzieliśmy sobie na wszystkie pytania w godzinę i 12 minut. To jest kurde ładny czas. Bardzo mi się oczywiście yy, podobały Wasze pytania. Były niektóre ciekawe, niektóre dosyć interesujące i niektóre bardzo interesujące. Panie Juliuszu Słowacki. Mam nadzieję, że Wasze odpowiedzi się podobały na moje, znaczy na wasze pytania, że moje odpowiedzi podobały się na wasze pytania, to chciałem powiedzieć, że nie macie żadnych e, jakby dodatkowych pytań lub pewnych wątpliwości, bo raczej wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że w tle sobie przynajmniej posłuchaliście mojego odpowiadania i jak. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że to była fajnie spędzona ponad godzina. Widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się, cześć i jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikują czy z live'ami różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socję. Linki są pozostawione w opisie. No i oczywiście łapeczka w górę, jeżeli się spodobało. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!